Firma Szedpol działa na polskim rynku od 1981 roku i jest producentem m.in. brodzików akrylowych, nośników styropianowych oraz wanien na nośnikach. Czasy, kiedy brodziki stanowiły tylko obojętne uzupełnienie wyposażenia łazienki, dawno już minęły. Odpowiednio dobrany brodzik może stanowić harmonijne wykończenie projektu łazienki oraz wnosić w jej przestrzeń dodatkowe możliwości komfortu i czerpania radości. Brodziki Szedpol zaprojektowano właśnie z tą myślą. Produkowane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, wykonane z najwyższej jakości wyselekcjonowanych materiałów, akrylu o grubości 4 mm i styropianu o zwiększonej gęstości. Brodziki Szedpol to prawdziwy komfort i przemyślana funkcjonalność. Montaż brodzików Szedpol na podstawie styropianowej jest łatwy, szybki i czysty. Sprawdzamy elementy zestawu. Do brodzika można dokupić opcjonalnie obudowę akrylową. Do prawidłowego montażu produktu niezbędne będą następujące elementy. Poziomica Szedpol. Klej do płytek. Silikon sanitarny. Oraz narzędzia pomocnicze. Zanim przystąpimy do montażu brodzika, należy zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do produktu. Miejsce przewidywanego montażu brodzika powinno być wypoziomowane. Kładziemy brodzik w wyznaczonym miejscu i zaznaczamy obrys podstawy styropianowej oraz dokładne usytuowanie odpływu. Przed przystąpieniem do montażu pamiętajmy o przymierzeniu brodzika do kabiny. Dopasowujemy rurę odpływową na odpowiednią długość oraz montujemy syfon. Następnie dopasowujemy podstawę styropianową. Jeśli konieczne będzie wykonanie podcięć w podstawie styropianowej, należy je wykonać. Aby nie uszkodzić konstrukcji brodzika, pamiętajmy o tym, że wycięcia należy wykonywać maksymalnie do wysokości żeber podstawy, nigdy głębiej. Syfon powinien licować z dolną częścią otworu odpływowego brodzika. Przykręcając syfon, pamiętajmy o koniecznych uszczelkach. Poprzez zalanie syfonu wodą sprawdzamy szczelność układu odpływowego. Jeżeli nie stwierdzono żadnych wycieków, przystępujemy do trwałego montażu brodzika. Nakładamy klej do płytek na całą dolną część podstawy styropianowej. Na dolną część otworu odpływowego nakładamy silikon w celu bezpiecznego uszczelnienia. Jeśli decydują się Państwo na obudowanie brodzika płytkami, to dzięki zintegrowanej podstawie styropianowej montaż płytek jest wyjątkowo prosty. Płytki przyklejamy bowiem bezpośrednio do nośnika. Dopuszcza się oklejenie ścian nośnika siatką, co dodatkowo wzmacnia konstrukcję. Płytki można przykleić do wysokości równej z rantem brodzika. Innym i równie wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie brodzika już zabudowanego panelem do podłogi lub dokupienie do brodzika obudowy akrylowej. Oto jego montaż przy użyciu obudowy. Obudowę wsuwamy pod rant brodzika. Następnie osadzamy i dociskamy całość na przygotowanej powierzchni. Istotne jest zachowanie równego poziomu brodzika, który można sprawdzić za pomocą poziomicy Szedpol. Po wyschnięciu zdejmujemy folię ochronną z obudowy akrylowej i brodzika. Na końcu dokręcamy syfon. Między rantami brodzika a ścianą nakładamy silikon sanitarny. To samo robimy między obudową a ścianą i podłogą. Na przykładzie montażu brodzika Gravello firmy Szedpol
mogli się Państwo przekonać, że montaż brodzików Shedpol zintegrowanych z podstawą styropianową jest bardzo łatwy, szybki i wygodny. Koszt zabudowy jest niższy od zabudowy tradycyjnej. Dodatkowo całą konstrukcję cechuje wysoka stabilność i trwałość oraz odporność na zawilgocenie i zagrzybienie. Chcąc zagwarantować Państwu swobodę wyboru i stosowania różnych rozwiązań, firma Shedpol oferuje bogatą gamę dostępnych serii brodzików o różnych kształtach oraz rozmiarach. Nasz asortyment brodzików pozwoli na ich zastosowanie do większości kabin prysznicowych dostępnych na rynku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym lub działem obsługi klienta poprzez stronę internetową www.shedpol.pl. Brodziki akrylowe Shedpol cechuje prosty, czysty i szybki montaż, stabilność i trwałość zabudowy, izolacja termiczna i akustyczna, łatwość w utrzymaniu czystości, odporność na zawilgocenie i zagrzybienie. Płytki klejone są bezpośrednio do nośnika styropianowego, co obniża koszt zabudowy.